Przyczynami osobistymi uzasadnił rezygnację z funkcji marszałka województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Jego oświadczenie w tej sprawie wpłynęło do biura Sejmiku w miniony wtorek. Na 18 lutego zaplanowane jest najbliższe posiedzenie wojewódzkiego samorządu, który, nawet jeśli odrzuci rezygnację Kosickiego, to najdalej do końca maja będzie musiał wyłonić nowy zarząd województwa. Cały zarząd, bowiem odejście marszałka skutkuje odwołaniem wicemarszałków i członków zarządu. O ile Artur Kosicki opowiada, w swojej dymisji w zasadzie milczy, to nieoficjalnie mówi się o jednej możliwej przyczynie. Marszałek województwa podlaskiego nie widzi możliwości współpracy z następcą nowego szefa podlaskich struktur PiS, Dariusza Piątkowskiego, który zastąpił pełniącego wiele lat tę funkcję Krzysztofa Jurgiela. Zarząd województwa podlaskiego po licznych perturbacjach powołano zaledwie kilka tygodni temu. Nie sposób przewidzieć, czy radni przyjmą rezygnację na najbliższym posiedzeniu sejmiku. Jak informuje Bogumiła Kardziewicz. Dyrektor Biura Sejmiku, jeżeli rezygnacja zostanie przyjęta na posiedzeniu zaplanowanym na 18 lutego, to nowy zarząd powinien być wybrany do 18 maja. Jeżeli Rada nie przyjmie rezygnacji, trzymiesięczny termin wypowiedzenia rozpocznie swój bieg 1 marca i zakończy się z ostatnim dniem maja.